Dla mnie jest niezrozumiałe teraz wytaczanie jakiejś tam sprawy w stosunku do agencji. Oni byli moim zdaniem świadomi, co robią. No to prawda. A Państwo zdanie? Uważam tak samo, że jeżeli się oddali te 30%, dalej byśmy sobie dzierżawili to, co posiadają, a nie byłoby problemu z sądami, a nie z agencją, ani rolnicy by się, że tak powiem, nie oburzali na to, że jakieś bezprawie panuje, nikt nie może nic z tym zrobić. W ten sposób myślę. Było kilka pism wystosowanych przez izby. Bardzo długo trwała odpowiedź, tam mnie te chyba pisma kierownik biura przekazywał do pana, do redakcji, także powinien pan wiedzieć, które pisma. Tak, otrzymaliśmy pisma. No, właśnie, to tyle w tej sprawie zrobiła izba, nie? Aha. Co było możliwe. Czy izba otrzymała jakąkolwiek odpowiedź z agencji na przykład nieruchomości rolnych? Oddziału Poznańskiego albo centrali warszawskiej? Tak, pisma tylko, które były wysłane do redakcji do was. Aha. Czy Ministerstwo Rolnictwa też w jakiś sposób się ustosunkowało do tego? Czy w sumie jesteście, jakby można powiedzieć, cały czas w takim otwarciu, nie? Nie ma. Tak. Nie wiem, co dalej.